Amerykańskie władze zapowiadają demontaż rosyjskiej i machiny wojskowej, Stany Zjednoczone zapowiadają nowe sankcje wobec Rosji. Będą dotyczyły wojska. Zastępca sekretarza skarbu Wal ADM poinformował, że USA planują nowe sankcje dla kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosji. Wykorzystają instrumenty nacisku, przede wszystkim przeciwko rosyjskiemu kompleksowi wojskowo-przemysłowemu, aby zniszczyć wszelkie możliwości odzyskania przez Rosję potencjału podczas wojny w Ukrainie, powiedział Adam. Chociaż nadal nakładamy surowe sankcje finansowe na Rosję i jej kluczowe instytucje finansowe, kolejnym krokiem w naszej pracy będzie demontaż rosyjskiej machiny wojskowej. Kawałek po kawałku, niszcząc jej kompleks wojskowo-przemysłowy i jej łańcuchy dostaw, powiedział podczas przemówienia w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Petersona zastępca sekretarza skarbu USAW-ADEM. Zaznaczył, że wojna Putina z Ukrainą trwa znacznie dłużej niż oczekiwano na Kremlu, w dużej mierze dzięki heroicznym wysiłkom narodu ukraińskiego i wsparciu, którego udzieliliśmy. Według niego oznacza to, że wojska rosyjskie muszą odrabiać straty i uzupełniać zapasy. Wojna. USA chcą pozbawiać Rosji kluczowych zasobów, aby temu zapobiec. Nadal staramy się stosować sankcje i ograniczenia eksportowe, pozbawiać Rosji kluczowych zasobów i koncentrujemy się na kluczowych sektorach, takich jak przemysł lotniczy, elektronika i inne związane z sektorem obronnym, powiedział Waladem. Podkreślił również, że dopóki rosyjska inwazja będzie trwała, Stany Zjednoczone będą nadal zwiększać naciski na Federację Rosyjską w związku z sankcjami. Jak donosi Ukrainform, Stany Zjednoczone i ponad 30 innych krajów, które obejmują ponad 50% światowej gospodarki, nałożyły na Rosję bezprecedensowe sankcje i ograniczenia eksportowe po jej zbrojnej inwazji na Ukrainę.